Witaj w bajkotece. Zapraszam Cię na bajkę Poszukiwanie Zaginionego Słońca. W małym miasteczku, gdzie niegdyś kwiaty rozkwitały wszystkimi barwami tęczy, a słońce rozświetlało każdy zakamarek, nastały szare dni. Mieszkańcy przywykli do ciągłego półmroku, a dzieci rzadko wychodziły na zewnątrz, zapominając jak wygląda błękit nieba. Wśród nich był młody chłopiec o imieniu Aleks, który marzył o dniach pełnych światła i radości. Pewnego dnia, podczas przeszukiwania strychu w poszukiwaniu starych zabawek, Alex natknął się na tajemniczą, zakurzoną książkę. Na jej okładce widniał obraz słońca, które śmiało przebijało się przez chmury. Zaintrygowany, zaczął przewracać strony aż do momentu gdy natrafił na legendę o krainie kolorowych chmur. Według legendy, w tej krainie znajdowało się zaginione słońce, które mogło przywrócić światło i kolory do każdego zakątka świata. Aleks poczuł, że odnalazł swoje życiowe powołanie. Postanowił wyruszyć na poszukiwanie krainy kolorowych chmur i odzyskać słońce dla swojego miasteczka. Jego determinacja była tak wielka, że nawet brak jasnej ścieżki nie mógł go zniechęcić. Przygotował plecak, zabierając ze sobą kilka niezbędnych rzeczy i starą mapę, którą znalazł między stronami tajemniczej księgi. Rozstając się z rodzicami, obiecał, że wróci z słońcem. Jego mama, choć zaniepokojona, podziwiała odwagę syna i wierzyła w jego sukces. Aleks, pełen nadziei ruszył w kierunku pierwszego znaku na mapie, który prowadził do lasu leżącego na obrzeżach miasteczka. Podczas swojej podróży przez gęsty, mglisty las, Aleks spotkał wiele niezwykłych stworzeń. Niektóre z nich były przyjazne i oferowały pomoc, prowadząc go przez najtrudniejsze ścieżki, inne zaś próbowały go zmylić i wprowadzić w błąd, ale Aleks nie poddawał się. Jego wiara w misję i pragnienie przywrócenia kolorów do miasteczka były silniejsze niż jakiekolwiek przeszkody. Podróż przez las była tylko początkiem jego przygody, ale Alex wiedział, że każdy krok przybliżał go do celu. Z niecierpliwością wyczekiwał na to, co przyniesie kolejny dzień, marząc o chwili, gdy będzie mógł podziwiać krainę kolorowych chmur. Po opuszczeniu lasu, Alex stanął na rozległym polu, gdzie wiatr tańczył z kłosami złotego zboża. Tuż przed nim, na skraju horyzontu, majaczyły kontury gór. Wiedział, że to właśnie tam musi podążać. Jego serce wypełniło się nadzieją, a nogi same niosły go naprzód. W kieszeni trzymał starą mapę, która z każdym krokiem zdawała się nabierać życia. Symbole i znaki zaczęły świecić delikatnym blaskiem, wskazując kierunek. Aleks był zafascynowany tym zjawiskiem. Mapa, jakby ożywiona magiczną mocą, stała się jego przewodnikiem. Gdy słońce zachodziło, malując niebo na odcienie pomarańczy i różu, Alex dotarł do podnóża gór. Tutaj, według mapy, znajdowało się wejście do tajemnej ścieżki, która miała prowadzić go prosto do krainy kolorowych chmur. Musiał jednak poczekać do świtu, aby ścieżka ujawniła się w pełnej krasie. Noc spędził pod gołym niebem, rozmyślając o przygodach, które go czekały. Gdy pierwsze promienie słońca rozświetliły niebo, ścieżka stała się widoczna. Była wąska i kręta, ale Aleks nie wahał się ani chwili. Wyruszył w górę, z każdym krokiem wspinając się coraz wyżej, mapa nie kłamała. Po kilku godzinach wędrówki, Alex stanął na skraju ogromnej przepaści, gdzie wiszący most prowadził do nieznanej krainy. Przez chwilę poczuł strach, ale jego pragnienie odnalezienia słońca było silniejsze niż obawy. Z odwagą w sercu, Alex postawił pierwszy krok na chwiejnym moście. Wiatr szumiał w uszach, a przepaść zdawała się bezdenna. Ale myśl o przywróceniu kolorów do swojego świata dodawała mu sił. Po przejściu przez most, Alex znalazł się u bram niezwykłego miejsca, gdzie ziemia unosiła się w powietrzu, tworząc latające wyspy. Każda z nich była małym światem pełnym niezwykłych roślin i zwierząt. Jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Nigdy nie widział niczego podobnego. Mapa w jego ręce znowu zabłysła, wskazując wyspę położoną najwyżej, gdzie miał znaleźć kolejną wskazówkę do odnalezienia słońca. Alex, pełen determinacji, zaczął szukać sposobu, by się tam dostać. Zauważył liany zwisające z jednej z wysp. Bez chwili wahania chwycił za najbliższą i z wahadłowym ruchem przemieścił się na sąsiednią wyspę. Podróż między wyspami była trudna i pełna wyzwań. Musiał pokonać różne przeszkody, w tym głębokie przepaście i gęste, nieprzeniknione mgły. Jednak każda pokonana przeszkoda tylko wzmacniała jego determinację. W końcu dotarł do wyspy, wskazanej przez mapę. Była pokryta gęstym, zielonym lasem, w którym śpiew ptaków tworzył melodię, jakiej Alex nigdy wcześniej nie słyszał. W głębi lasu natknął się na jasno świecący kamień, na którym wyryte były dalsze wskazówki. Kamień wskazywał na istnienie przejścia przez góry mgliste, które prowadziły bezpośrednio do serca krainy kolorowych chmur. Z zapartym tchem Alex studiował instrukcję, a jego serce wypełniło się radością i nadzieją. Wiedział, że jest coraz bliżej celu. Spojrzał na niebo. Które zaczynało mienić się kolorami o zmierzchu, i obiecał sobie, że nie spocznie, dopóki nie odnajdzie zaginionego słońca. Po opuszczeniu latających wysp, Alex stanął u stóp gór mglistych, gdzie chmury i skały splatały się ze sobą, tworząc labirynt pełen tajemnic. Wiedział, że przed nim jedno z największych wyzwań, ale jego serce biło mocniej na myśl o zbliżającym się celu. Podążając wskazówkami z kamienia, zaczął wędrówkę przez gęstą mgłę, która otulała wszystko niczym biała zasłona. Krok po kroku aleks przedzierał się przez chłodny opar, aż nagle na środku ścieżki pojawiły się tajemnicze postacie. Byli to strażnicy światła, opiekunowie tajemniczych ścieżek. Które prowadziły do krainy kolorowych chmur. Strażnicy, choć na początku wydawali się nieprzystępni, dostrzegli w Aleksie czystość serca i prawdziwą chęć przywrócenia światła do jego świata. Postanowili mu pomóc opowiadając historię o dawnych czasach, kiedy światło i cień żyły w harmonii, Zanim czarnoksiężnik zazdrosny o moc słońca uwięził je za horyzontem. Podarowali Aleksowi magiczny kryształ, który miał pomóc mu w przemierzeniu ostatniego odcinka drogi i stawić czoła wyzwaniom, które na niego czekały. Kryształ ten świecił blaskiem, który mógł rozproszyć nawet najgęstszą mgłę. Pouczony i uzbrojony w nową wiedzę oraz magiczny kryształ, Aleks podziękował strażnikom światła i kontynuował swoją podróż. Z każdym krokiem, który oddalał go od strażników, czuł jak rośnie w nim siła i determinacja, by pokonać wszelkie przeszkody na swojej drodze do odzyskania słońca. Podróż przez góry mgliste była trudna, ale dzięki kryształowi Alex mógł łatwiej odnaleźć drogę. Mgła, która jeszcze chwilę temu wydawała się nieprzenikniona, teraz powoli rozstępowała się przed nim. Odsłaniając ścieżkę prowadzącą w głąb krainy, gdzie czekało na niego słońce. Z opuszczonymi górami, mglistymi za plecami, Aleks wkroczył na teren, gdzie światło mieszało się z cieniem w taniec, jakiego jeszcze nie widział. Przed nim rozciągała się ciemna dolina miejsce, gdzie światło dnia ledwie dotykało ziemi, a każdy krok wydawał się wywoływać echa w nieskończoność. Chłopiec, Trzymając mocno magiczny kryształ, poczuł jak jego światło pulsuje w odpowiedzi na otaczające go mroki. Kryształ nie tylko rozjaśniał jego ścieżkę, ale też dawał mu siłę, by stawić czoła lękom, które ciemna dolina budziła w jego sercu. Aleks zauważył, że mimo wszechobecnych cieni, życie w dolinie kwitło na swój sposób. Tajemnicze kwiaty świeciły delikatnym blaskiem, a nocne stworzenia przyglądały mu się z ciekawością. Jakby rzadko widziały podróżnika o tak czystym sercu, śmiałego wkroczyć w ich domenę. Pomiędzy cieniami a blaskiem, Alex dostrzegł ścieżkę, która wiodła na szczyt świetlistej góry jego następnego celu. Wspinaczka była wymagająca. Każdy krok wymagał odwagi i determinacji. Na szczyt góry dotarł o świcie, kiedy pierwsze promienie słońca zaczęły przebijać się przez ciemności, rozświetlając dolinę poniżej. Stojąc na wierzchołku, Alex poczuł, jak magia miejsca otacza go, mieszając się z mocą w jego kryształowym talizmanie. Wiedział już, że jest blisko celu swojej podróży, a światło, które zamierzał odzyskać, było teraz na wyciągnięcie ręki. Na szczycie świetlistej góry, z widokiem na rozciągającą się przed nim krainę kolorowych chmur, Alex zrozumiał, że najtrudniejsze wyzwanie jeszcze przed nim. Musiał stawić czoła czarnoksiężnikowi, który uwięził słońce, aby zawładnąć jego mocą. Przygotowując się do konfrontacji, chłopiec przypomniał sobie wszystkie rady, których udzielili mu strażnicy światła, oraz lekcje, jakie wyniósł z podróży. Ściskał kryształ, który teraz świecił jeszcze mocniej, jakby przeczuwał nadchodzący bój. Alex znalazł wejście do jaskini, w głębi której mieszkał czarnoksiężnik. Ścieżka była ciemna i pełna niebezpieczeństw, ale chłopiec nie wahał się ani na moment. W końcu stanął twarzą w twarz z czarnoksiężnikiem, którego oczy lśniły w półmroku jaskini. Mimo groźnego wyglądu Alex nie dał się zastraszyć. Wiedział, że ma po swojej stronie coś, czego czarnoksiężnik nigdy nie będzie miał. Prawdziwą odwagę i czyste serce, rozpoczęła się walka, w której Alex wykorzystywał zarówno swój spryt, jak i moc kryształu. Każdy ruch był przemyślany, a chłopiec z zaskoczeniem odkrywał w sobie nowe siły. Czarnoksiężnik, chociaż potężny, nie był przygotowany na takiego przeciwnika. W decydującym momencie, kiedy wydawało się, że ciemność zwycięży, Światło z kryształu Aleksa rozświetliło jaskinie, odsłaniając uwięzione słońce. W obliczu tej mocy czarnoksiężnik nie mógł się utrzymać. Jego moc zaczęła słabnąć, aż w końcu zniknął wraz z ciemnością, którą próbował rozsiewać. Zwycięstwo było słodkie, ale Aleks wiedział, że to jeszcze nie koniec jego zadania. Musiał teraz uwolnić słońce i przywrócić je na niebo, aby światło mogło znowu zajaśniać w jego miasteczku. Po pokonaniu czarnoksiężnika, Alex podszedł do uwięzionego słońca. Światło, choć osłabione, wciąż pulsowało ciepłem i nadzieją. Chłopiec, trzymając magiczny kryształ, wyciągnął rękę w stronę światła. Wtedy stało się coś niezwykłego. Kryształ i słońce zaczęły rezonować w harmonii, tworząc jasny promień, który przełamał wszelkie bariery ciemności. Z każdą chwilą słońce stawało się coraz mocniejsze, a jego blask rozprzestrzeniał się po całej krainie kolorowych chmur, aż w końcu przebił się przez chmury, docierając do najdalszych zakątków świata. Aleks, obserwując ten cud, poczuł ogromną ulgę i radość. Jego misja dobiegła końca. Światło zostało przywrócone. W drodze powrotnej przez krainę kolorowych chmur, mieszkańcy istoty zbudowane z chmur i światła wyszli mu naprzeciw, dziękując za odwagę i determinację. Aleks, choć zmęczony, czuł się szczęśliwy, wiedząc, że jego podróż miała tak wielkie znaczenie. Po powrocie do miasteczka, mieszkańcy nie mogli uwierzyć własnym oczom. Kolory, które niegdyś zdawały się być tylko częścią zapomnianych opowieści, teraz rozkwitały przed nimi w pełnej krasie. Dzieci bawiły się na ulicach, a dorośli z uśmiechem na twarzy dzielili się historiami o dniach pełnych szarości, które już nigdy nie miały powrócić. Aleks, patrząc na swoje miasto ożywione kolorem i światłem, poczuł głęboką satysfakcję. Jego podróż udowodniła, że nawet najmniejsza osoba może dokonać wielkich rzeczy, jeśli tylko ma odwagę walczyć o to, co słuszne. Historia Aleksa stała się legendą, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, jako przypomnienie o sile odwagi, nadziei i światła, które zawsze zwycięża nad ciemnością. Mam nadzieję, że bajka ci się podobała. Do zobaczenia kolejnym razem na bajkotece.